Cześć, nazywam się Jakub, jestem technikiem firmy Sosnowski. W tej serii programu chciałbym Wam pokazać, jak łatwo zdiagnozować samochód przy pomocy naszego urządzenia MaleTech Pro. Dzisiaj jesteśmy u mojego sąsiada, który twierdzi, że nie działa mu wskaźnik temperatury cieczy. Podłączymy komputer, zobaczymy, co się dzieje. Ale zacznijmy od początku, bo do końca nie wiem, gdzie jest złącze OBD. Więc nie podłączając naszej wtyczki VCI, wybierzemy samochód. Wejdziemy w funkcję diagnostyka i klikniemy na ikonkę złącza OBD. Według naszego programu gdzieś powinno być z lewej strony przy kierownicy. Dobra, złącze znalezione. Możemy zabrać się za diagnostykę. Skoro jesteśmy już w funkcji diagnostyka, wybieramy elektroniczny wtrysk paliwa, wybieramy sterownik silnika. Klikamy play i czekamy, aż program połączy nam się z komputerem. OK, mamy to. Jest błąd, nieprawidłowy sygnał temperatury silnika. Przejdźmy do parametrów, do temperatury płynu chłodzącego. No i tak, minus 13 stopni. Dzisiaj na dworze było około 10 na plusie, także ta wartość musi być nieprawidłowa. Wracamy do błędu. Wybieramy Tech Pro Plan, czyli naszą diagnostykę kierowaną, takie wsparcie każdego z Was, mechaników. Po chwili pomożemy programowi wybrać właściwy samochód. No i mamy to. Szybki schemat czujnika. Pin pierwszy biały, pin drugi brązowy. I podstawowe informacje, jak sprawdzić nasz czujnik. Mając już opisaną diagnostykę, przejdźmy pod maskę i sprawdźmy, czy rzeczywiście tak to działa. Czujnik znajduje się w obudowie termostatu, więc odłączmy wtyczkę i zobaczmy, czy te informacje, które podał nam program, sprawdzą się i okaże się, czy jest winny sam czujnik, czy wiązka do czujnika. Pierwszą informację, którą podaje nam tester odnośnie diagnostyki naszego czujnika, jest to, aby sprawdzić, czy na pierwszym pinie czujnika, czyli na kablu białym, jest napięcie pomiędzy 4,8 a 5,2 V. Sprawdzić to bardzo łatwo przy pomocy najzwyklejszego, najprostszego testera. Czarny kabel podpinamy pod masę gdziekolwiek, jakikolwiek metalowy element samochodu, a czerwoną próbówką sprawdzimy napięcie na czujniku. Sprawdzamy. No i jest, napięcie jest prawidłowe. 4,97 V. Drugą informacją, którą podaje nam tester, jest sprawdzenie, czy na pinie drugim napięcie jest pomiędzy 0 a 0,2 V. Sprawdźmy to. Napięcie wynosi 0,02 V, więc wszystko się zgadza. W ten sposób sprawdziliśmy, czy wiązka w silniku jest prawidłowa. Wszystko jest OK, także wychodzi na to, że uszkodzony jest sam czujnik. Tak się składa, że taki czujnik już kupił mój sąsiad, więc pójdę po niego, wymienię i zaraz zobaczymy, czy ta naprawa dała efekty. Jak widzicie, błąd się skasował, a temperatura, którą czujnik teraz pokazuje, to 29 stopni. Naprawa udana. Jeśli mieliście jakieś pytania, jestem dostępny na naszym Facebooku MaleTech Pro. Do zobaczenia w następnym odcinku.